Dajcie mu wielkie brawa, przed państwem Kacper Ruciński! Dobry wieczór! Ha, ha. Siema Lublin! Siemanko, Łukasz Lodek-Lotkowski, wspaniały człowiek, wspaniały stand-up. Już wam ściemnił, że schudł 3 kilo? Nie, prawda, schudł 3 kilo, tu obciął paznokcie. Potem oczywiście je wpierdolił i dopadł go efekt jojo, ale... Ja też schudłem 4 kilo, nie to, żebym chciał, absolutnie, po prostu schudłem 4 kilo. A myślę, ach, chuj. I rzeczywiście. Gdzie jest Marunio? Wy dwóch jesteście Marunio? All right. Obaj Marunio? Czy jeden jest po prostu Marek? A Marunio jest od Marek, tak? Czy w ogóle od Zbigniew, kurwa, bo tak frywolnie. Marek, Maruś, Marunio. Dobrze, skąd jesteś Marunio? Z Lublina, kurwa, skąd te? Nie wiesz, gdzie przyjechałeś, kurwa, do Lublina te? Z jakiejś fajnej dzielnicy? Najlepszej. Jakiej? Skąd? Ze Sławina. To jest fajna miejscowość, dzielnica? Nie, Marunio, ktoś ci, kurwa, ściemnił. Starzy Marunio, to jest zajebista dzielnica, tak? Tak, tak. No dobrze, czym się zajmujesz, Marunio? O kurwa! Się zdziwił. Co? Będziesz dalej pytał? Tak, kurwa, będę dalej pytał. O okularach? Okularami się zajmujesz? W jakim sensie? Tłoczysz czy dmuchasz szkła na okulary? Co robisz? Tak? Szklarz jesteś po prostu? Strawiłem? Tak? Marunio szklarz? Jak postać z bajki jest, bo budowniczy i Marunio szklarz, kurwa. Dwóch kumpli. To jest Bob budowniczy, czy to jest, kurwa, ktoś... Wy we dwóch przyjechaliście? Tak? Przyszliście? Przyjechaliście? Nie. Dobrze. A gdzie są wasze dziewczyny? W domu! Nie zabieracie dziewczyn nigdzie? Słucham? Żon. No tak, tak, żon. Oczywiście, że żon. Nie? W ogóle? Czasami. A dzisiaj czemu nie? Rozumiem. Sorry, Justyna, są tylko dwa bilety, także idę, kurwa. Dokładnie tak, trafiłem. Dobrze. Gdzie jest Świdnik? Jedna dziewczyna. Tak, ja jestem ze Świdnika. Dziś mnie wytypowano, żebym przyjechała i... reprezentowała po prostu tę miejscowość. Jak masz na imię? Elwira? Ty powiesz niskie imię. Elwira. Czyli co, Elwira, wrócisz i po prostu masz za zadanie opowiedzieć Świdnikowi, jak wyglądał ten wieczór. Wyobrażam sobie Elwirę, która siedzi, wpierdala białą kiełbasę na pierwszy dzień świąt wielkanocnych. Mówi, no, jak było, no. No dobrze, słuchajcie, ja mam takie marzenie, którym chciałem się z wami na początek podzielić. Dużo jeżdżę i zawsze jak wychodzę na scenę, jest podobna reakcja widowni. Po prostu są brawa, jest ciepłe najczęściej przyjęcie widowni, więc to jest super. Ale ja mam już wypaczony mózg i chciałbym, żeby chociaż raz w życiu, w mojej karierze, widownia mnie totalnie zaskoczyła. Żeby zrobiła coś, im bardziej pojebanego, tym lepiej, jakąś niespodziankę. Żeby się zebrała cała parę dni przed występem. I szef widowni, Marunio w tym wypadku, mówi, dobra, słuchajcie, robimy niespodziankę dla Kacpra. Wymyśliliśmy coś z Robertem. Myślimy, że to będzie miazga. No nie, Robert. No właśnie. Więc wszyscy wkładamy koszulki z napisem Kocham Kacpra. Siadamy i jak on już ma wychodzić na scenę, w tym momencie faceci wstają, kończą na swoich kobietach, one zaczynają jodłować. Wiem, jak to brzmi, ale Robert się uparł na to jodłowanie.
To jest tylko marzenie, ja wiem, że to się nie spełni, to jest pojebane marzenie, ale słuchajcie, raz chyba było blisko takiego powitania na moim występie, raz było blisko, facet w drugim rzędzie, tak jak ty mniej więcej siedział, nagle wstał, wyjął fiuta, ale nikt tego nie podłapał. I to umarło. Ale jak para chce pójść na taki występ z takim wymogiem, to jest para. Oni sobie poradzą, oni to robią w domu, oni sobie poradzą, to robią to też na występie. A jak na przykład single chce pójść, samotny facet chce pójść na stand-up, jest taki wymóg, on musi kombinować. On pyta koleżanki, Jola, chcesz pójść na stand-up? No pewnie. On ma dylemat, powiedzieć jej teraz, co się będzie działo? Czy niech to będzie niespodzianka też dla niej? Oczywiście kobiety uwielbiają niespodzianki, więc wybiera drugą opcję, siadają. Mówi, dobra Jola, weź włóż tę koszulkę. Kocham Kacpra, to jest porąbane. To jest porąbane, poczekaj. I ja już mam wychodzić, więc jest cynk. Teraz, teraz. Faceci wstają, on też. Jacek, co ty, co tu się dzieje, co ty, co, o co tu? Jezus, Jacek, pojebało się, co tu się dzieje? Jodłuj! Co kurwa? Jodłuj, proszę cię, no chcesz się pośmiać czy nie? No ludzie patrzą, Jola! Bo nie wyjdzie, no! Jesteś pojebany, jesteś jakaś sekta! Jola! Już ciebie gdzieś zabrać! Nie wiem, czemu akurat wybrałem jodłowanie. Jodłowanie samo w sobie jest porąbane. Jodłowanie i szanty. Są ludzie śpiewający szanty tutaj? Jesteś? Tak? Śpiewasz szanty? Jesteście pojebani wszyscy, kurwa. Śpiewacie szanty. O co chodzi? Zwiało nam z pokładu skrzynki pełne śledzi i sardynki, taki był cholerny sztorm. Śpiewają to przy ognisku w Giżycku. Jaki sztorm? Jesteś najebany po prostu. Co jest z wami nie tak? Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny. Stary, one były z Olecka. Jednej oko uciekało. Jedyne, co je łączy z Hiszpanią, to że jebało od nich chorizo. To jest wszystko. Wy powinniście śpiewać coś, co was dotyczy, jakieś wasze przygody opisywać. Nie wiem. Zwiało nam z pokładu rudą, co dopiero szła tu z wódą. Hej, hej, szukaj jej. Cokolwiek. Denerwują mi ludzie śpiewający szanty. Denerwują mi też hipokryci, wiecie? Ludzie, którzy na przykład jedzą schabowe, ale nie chcą słuchać, że to kiedyś była świnia. Wiesz, że kiedyś to normalnie była świnia. Daj mi, kurwa, spokojnie zjeść, dobra? No kurwa, dasz mi zjeść, czy nie? No ja pierdolę. Oni myślą, że schabowe się tak urodziło już. Było mu zimno, więc ubrało panierkę, kurwa, no nie. Mam ciocię wegankę, ona jest hipokrytką, bo ja patrzę na ostatnie święta Bożego Narodzenia, ona ciastka wpierdala. Ja mówię, chyba ciocia nie je jajek. Jajek nie, ale to są ciastka. Tak byś powiedział, ale to jest chyba gwałt. Gwałt tak, ale to jest trup. Wkurzają mi dwie branże. Pierwsza, kurierzy. O! Odezwał się, kurwa. Kurier? Tak? Dobrze, wy jesteście najlepsi. Kurier dzwoni... To jest taki człowiek, który dzwoni do ciebie o 7 rano. Będę o 15. Właśnie mnie pan obudził. Ja też nie śpię. Autentyk z mojego życia. Żona napisała SMS-a do kuriera. Nie możemy odebrać paczki. Może pan zostawić po prostu w Żabce obok nas. My sobie ją później odbierzemy. On jej odpisał, się zobaczy. To ja już wiem, z kim ja mam do czynienia, kurwa. To jest król paczek, to jest, kurwa. Cesarz Awizo, kurwa. On siedzi na swojej nysie, kurwa, z tyłu. Z kawką o 6 rano. Może rozwiozę, może, kurwa, nie rozwiozę, nie? Nie wiem. Marunio jeszcze nie wie, kurwa, czy rozwiozę. Kurierzy. I druga opcja, druga branża, przewóz osób. Nie wiem, czy macie w Lublinie przewóz osób. To jest taka taksówka, tylko bez koguta. I to nie jest Uber. To są ci, którzy nie dostali się na Ubera. To jest najgorszy typ. Są ludzie, którzy budzą się rano, jeszcze najebani i wpadają na genialny pomysł. Będę woził ludzi. Tak, będę, no powożę ludzi pewnie, a czemu nie? Powożę, mam Passata. Tak, powożę ludzi normalnie. Są najbardziej wyluzowani ludzie. Po prostu on siedzi, kurwa, jedzie. I wiesz, normalnie wiesz.
Ja nie mam koguta, to wiesz, ja se mogę, wiesz, kurwa, bez koguta to ja mogę, wiesz. Ja w nocy jeżdżę najwięcej, a w nocy to wiesz. Ja mówię, wiem, nawet nie mów, kurwa, nie? Jedzie rozjebany, kurwa, zawsze na kanapie rozjebany. Ja nie wiem, jak on wie, gdzie jechać, kurwa. Chyba po gwiazdach, kurwa, wie, gdzie jechać po prostu. Mówię, jadę z jednym z trzech króli, na bank. Jeszcze jebie kadzidłem, na bank! Zaraz mi każe płacić złotem, kurwa, no. I jadę raz z jednym, z królem przewoźników osób. Normalnie najbardziej wyluzowany typ, jakiego poznałem w życiu. Irek. Czy Irek? Iras. Jadę z Irasem. Siema! Gdzie jedziemy? Ale pogoda zjebana, no nie, deszcz pada, wycieraczki nie nadążają. Się trzy razy, żem w krawężnik wpierdolił, felgi gnę. A wczoraj? Jakie grzmoty były? Jak u mnie w kiblu. A to jest jeszcze nic. Jadę sobie z Irasem meteorologiem. I on nagle... Odwiedzę dziewczynę na chwilę, dobra? A myślę, co za fiut, to ja się śpieszę do domu. Posiedzieć. On będzie odwiedzał. Ja mówię, no dobra, co zrobisz? Odwiedzaj, no kurwa. Ale patrzę, a on staje przy cmentarzu. Wysiada, kupuje kwiaty, znika w bramie cmentarza. Myślę, syf, takie odwiedziny. Okazało się, że ona zginęła w wypadku. On prowadził. Dramat straszny. A te drewniane patyczki do mieszania kawy na stacjach benzynowych? No to jest jakiś żart. Się nie namieszać. To jest przejście, co? Nabrałem was! To jest mój ulubiony moment w tym programie, po prostu. Patrzę na wasze twarze, które zawsze są takie same. Irena, co się dzieje, kurwa? Przysnąłem na dwie minuty, co się stało? Kiedyś na jednym występie facet, już najebany, jak zacząłem mówić o patyczkach, to mi przerwał, mówi: mówiłeś o cmentarzu! Czujny, najebany, ale czujny. Taką prywatę mam do was, coś, co prywatnie mnie drażni, denerwuje. Moja żona SMS-uje ze swoim ginekologiem. I myślę, jakby to jest twój ginekolog, nie możecie tego robić, jakby są jakieś normy, jesteśmy w Unii. Oni wysyła SMS-y do zobaczenia w piątek o 11:00 i uśmiech. A na chuj ten uśmiech, jakby... Co on leczy, kurwa? Coś on leczy? Ja jestem zazdrosny, bo ja uważam, że ginekolog, najczęściej to jest facet, się podnieca, no nie? To jest facet, podnieca się, jak każdy facet. Wiadomo, nie zawsze, różne są kobiety. Ale myślę, że jest ginekolog w Polsce nawet, który sobie po prostu dobiera pacjentki. Dzień dobry, która z pań do mnie dzisiaj? Aha. Po chwili wychodzi z kurtką. Do widzenia! No maksa się podniecają. A jeszcze jak wejdzie taka, wiecie, mega sexy, hot, laska, taka 11 na 10, taka... A jeszcze podbijmy stawkę, on jest pierwszy dzień w pracy. Dzień dobry. O kurwa. Dzień dobry, proszę jakby... Ktoś sobie... usiąść. Proszę Proszę zrobić tak. Co tam? Co tam? Coś ty się wjebał, Jacek. Tu jest duszno. Myśl o gównie. A, jaka miękka! Gówno! Przecież może pan zobaczyć tutaj piersi, coś, jakiś guzek mam, to jest poważne, może pan zobaczyć? Pani żartuje teraz. Nie, poważnie, może pan... Mogę, jestem lekarzem. O, nie mogę, przepraszam panią, na emocje, ja się do tego nie nadaję.
Co pan robi? Jodłuj! Na maksa się podniecają. Moja żona uważa, że jestem dziwny. Sama jest dziwna, wiecie? Moja żona ma pierdolca na półce sprzątania. Dla niej zawsze jest brudno, zawsze. Raz nie mogła sprzątnąć, coś jej weszło w plecy, nie mogła się ruszyć. Dramat. Więc zamówiliśmy panią do sprzątania. Co zrobiła moja żona? Sprzątnęła na jej przyjście, bo wstyd. Ja w domu mam przejebane, bo ja zawsze źle sprzątnę, no nie? Ja mogę wszystko umyć, nie? A będzie źle sprzątnięte, zawsze. Ja nigdy dobrze nie sprzątnąłem. Więc mówię, raz ją zagnę, mówię, wszystko sprzątnę, mówię, wszystko sprzątnąłem, umyłem, ona mówi, wszystko sprzątnąłeś, umyłeś? Ja mówię, wszystko umyłem, kurwa, wszystko umyłem, nie zagniesz mnie tym razem, wszystko umyłeś? Wszystko, kurwa, umyłem, nie ma opcji. A klamki? Jesteś pojebana, kurwa. Klamki! Klamki się same czyszczą, jak wchodzisz i wychodzisz. Mam córkę, 1,5 roku. Mam nadzieję, że nie będzie taka jak matka. Na razie nie sprząta. Ale już patrzy na klamki, kurwa. Wiadomość, że będę miał dziecko, była jak grom z jasnego nieba, jak Jehowi w tłusty czwartek. No nie spodziewałem się. Totalnie. To jest śmieszny widok. Z czym te pączki? Z Jezusem. Więc mówię, muszę wychować, pokazać swoją dojrzałość, odpowiedzialność. Jestem dojrzałym facetem. Czas to pokazać. Ciąża była spoko. Wiadomo, musieliśmy pozmieniać parę planów, ale co? Pijesz alkohol tyle, ile piłeś, tu się nic nie zmienia. Nagle masz kierowcę. No jest zajebiście w sumie. Tylko zachodzić w ciąży. Mówią, że poród, Sodoma, Gomora, ból, niemiłość. Mnie nic nie bolało. Ja sobie stałem elegancko. Tylko ja miałem przerąbane, bo przez cały poród musiałem patrzeć na niego. I co, zachciało się, ta? SMS-ki wysyłać, uśmieszki, tak? To się teraz babraj, no tak, teraz tak. Taka praca, no tak. A może ty jesteś zboczeńcem, co? Może cię to podnieca, że ty z wyrolu, ty zboczuchu, co? A może sobie polisz? A co się krępujesz? Polisz sobie. Polisz sobie. Oczywiście to było w mojej głowie, ale pomyślałem, jak to wygląda z jego perspektywy. Patrzę na niego cały poród i w pewnym momencie robię... Potem już ze mną SMS-ował. Także... Kobiety sobie ubzdurały taki argument, uknuły. Jakby to jest spoko argument, że to uczucie, że coś rośnie w brzuchu, nowe życie się rodzi, że to uczucie to jest zarezerwowane tylko dla kobiet. Więc spoko. A ja chciałem zauważyć, że my mężczyźni też mamy swoje uczucia, zarezerwowane tylko dla nas, dla mężczyzn. Żadna kobieta nie wie, jak to jest na przykład sikać obok drugiej osoby, patrzeć jej w oczy. To jest nasze uczucie. To jest męskie uczucie. Sikamy, kurwa. Na maksa, stary. Aż miło. Wyjebane. A kobieta sama w kabince. Zajęte! I zza ściany słyszy... Sikamy, kurwa. Nasze uczucia. Mam kolegę, który ma synka 2 lata, jak jego żona była w ciąży. On do mnie przyszedł i mówi, Kacper, nie mogę tego robić, nie mogę uprawiać seksu z własną żoną, mam blokadę, coś mi się stało w mózgu, nie mogę tego robić po prostu. Ja wiem, że tam w środku już coś jest, to rośnie, to żyje sobie w środku i jakby ja się boję, że wiesz, że tam będę też. Ja mówię, no na maksa, stary, bardzo dobrze robisz, bo to jest dokładnie ten obrazek, to jest dokładnie to. To dziecko sobie pływa w tych płynach w środku. I podczas seksu. Szybciej!
Żartuję, nie jest tak, nie jest tak. To jest żart. Wolę powiedzieć, że to jest żart, bo autentycznie miałem kilka sytuacji, że po występie ktoś podszedł i mówi penisem w płód? Naprawdę? Zawsze odpowiadam naprawdę? Kurwa. Dziecko, jak się rodzi, jest jak czysta kartka. A gdzie jest najwięcej czystych kartek? To jest quiz. W zeszycie? W nowym zeszycie! Jaki upgrade. Bo w starym mogłyby być zapisane, kurwa. A w nowym nichu ja widziałem nowy zeszyt kiedyś i wszystkie były czyste. Dobrze, kurwa. Czy ktoś chce przebić Andrzeja? Ryza papieru. Bardzo fajnie. Ktoś chce przebić? Dziewczynę? Ksero! Jak się czujesz, Andrzej, z zeszytem teraz? I Andrzej, no... A mówiłem sobie w domu, Andrzej, tylko nie pierdolni czegoś, chłopa. I mówiłem sobie do lustra, Andrzej, w przypisówce możesz mówić, co chcesz, ale w Lublinie, kurwa, siedź cicho. Ksero! To jest dobra odpowiedź. I tobie dedykuję ten monolog. Punkty ksero mnie intrygują, słuchajcie. Ostatnio byłem w punkcie ksero, skserowałem jedną stronę, zapłaciłem 7 groszy. Myślę, jakimi oni kwotami tam operują? Będzie 12 groszy. Mhm. Tutaj będzie 23 grosze. Nie można kartą. Będzie 60 groszy razem. Razem! Tam było kilka zleceń, facet siedział godzinę w ksero, miał listę, co ma zrobić. To mam, sterowałem to też, to dwa razy, to... Też to zbindowałem, też było drogo. Ile? 60 groszy. Drogo. Ale raz, słuchajcie, facet przede mną płaci w ksero. Płaci 440 zł. Myślę, kupił ten punkt. Kupił ten punkt! Jak ta pierwsza miejscowość w Monopoli, w tej grze planszowej, zaraz za startem, ta pierwsza, taka chujowa, nikt nigdy nie chciał, taka najtańsza. Oczywiście zawsze się znalazła lepsza, jedna łajza, lepiej już coś mieć, ja już to mam, to jest moje, to jest moje. Staniesz, płacisz, kurwa. I wyobrażam sobie tego Krezusa, który chodzi po swoim nowym punkcie ksero z cygarem, szlafrok, rozchełstany, tu mu dynda, on ma wyjebane. Ludzie kserują normalnie, ale on ma wyjebane, to jest jego ksero, kurwa. Dobrze, kurwa, to wygląda na razie. Drukujesz? Coś ci pomóc? Nic, elegancko jest, no to druku. Doktora, to kurwa, nie przeszkadzam, nie godzien, ja pierdolę. Ma takie biurko z orzecha na środku, ma lampę z kości słoniowej, ma złoty telefon. Ile zarobiliśmy, pani Marto, w tym tygodniu? 6 zł. Dobrze, kurwa! Ja bym nie mógł pracować w punkcie ksero, wiecie? Z moim podejściem do pieniędzy to będzie 20 groszy. Dobra, nie szukaj. Czy jest ktoś z was, kto mieszka w takim bloku, budynku, z którego wychodzisz i masz taką wiatę zamykaną na klucz, śmietnik? Tak? Zastanawialiście się kiedyś, po chuj, zamykamy śmieci na klucz? Zamykasz, wyrzucasz śmieci z domu, bo jebały, i zamykasz je na klucz, żeby nie wpadły w niepowołane ręce. Kogo my się boimy? Jakiś szajki żuli? Jest jakiś gang żuli, który pod osłoną nocy się skrada do śmietnika? Ma jedną draskę z Sylwestra, petardę została im. Pum, rozwalają zamek. Jeden w środku kradnie. To jest piękne. To jest piękne. Dwóch stoi na zewnątrz, na czatach. Clear, clear. Żul mówi clear. To już jest piękne. I są śmieciarze, którzy wywożą na wysypisko te śmieci, więc oni muszą walczyć o te śmieci z tym gangiem żuli, więc to nie mogą być zwykli ludzie, śmieciarze. Nie, to jest jakaś antyterrorka, jakaś mega akcja w ogóle, zorganizowana. Dostają cynk. Alfa.
żule śmietniku. I lecą trzy ulice wokół zamknięte. No widziałem na filmach, kurwa, antyterrorka tak robi. Myślę, że co najmniej jeden z antyterrorystów musiał być głuchoniemy, na bank. Może ten tutaj, Arek, jest głuchoniemy. Patrz, Arek jest głuchoniemy, jak sobie radzi. Brawo, Arek! Alfa, wchodzicie. Na ziemię! Żule. Chuja! Żule nie mają broni, więc kombinują. Charchy z procy. Alfa, potrzebujemy wsparcia. Żule są wszędzie, powtarzam. Żule są wszędzie! Rzeczywiście, żule są wszędzie. Jeden jak w Mission Impossible, na szelkach z góry. Jeden jak w Matrixie, po ścianie popierdala, w płaszczu kuloodpornym, od brudu. Koktajle Mołotowa z denaturatem, a szkoda! Nagle konsternacja, wszyscy zamierają. Do śmietnika wchodzi facet w kapciach ze śmieciami. Czyli nie zamykam. Alfa, wycofajcie się. Nie będzie wsparcia. Wycofajcie się. Dobra, wycofujemy się, Arek. Wycofujemy się. Arek! Arek! Chuj, straciliśmy Arka. Mówiłem, nie brać głuchoniemych. Wycofujemy się. I żule zostają w śmietniku. Z wózkami pełnymi, kurwa, łakoci. Klejnotów. Jeden dzwoni do szefa. Szefie, mamy ten śmietnik. Dobrze, kurwa. Mam już dwa śmietniki i ksero. Dzięki, Lublin.